poczekamy, aż chociaż jeden widz się pojawi. Wtedy ja fajną tutaj przemowę zrobię. Troszeczkę twarz mi widzę po wyspukła. Z tego względu, że jestem na redukcji. Skrajnej redukcji. Ale jak już sobie tak przyjemnie jadę autkiem, to i mam dwóch widzów, to chciałbym powiedzieć o hejcie troszeczkę. Bardzo dużo osób czeka na ten materiał z wytęsknieniem. Ja też oczywiście planowałem ten materiał już dużo wcześniej, ale akurat teraz nadarzyła się okazja, żeby tą sprawę ruszyć. Jeżeli chodzi o hejt, skąd wychodzi hejt na mnie? Opowiem wam taką krótką historię, która was bardzo zainteresuje. O pewnym człowieku, który ma na imię, który nazywa się Jacek Kuczera. Jest to człowiek, który jest Niemcem. Jest Niemcem, ja mam skan jego dowodu i jego paszportu. Co mogę też przedstawić oczywiście na ten dowód. On jest po prostu Niemcem. Przyjechał do Polski z firmą Body Attack, a więc jest głównym przedstawicielem firmy Body Attack w Polsce. Ten człowiek wcześniej był dosyć znany z tego względu, że firma Body Attack nawet sponsorowała zawody. Teraz po firmie Body Attack zostały zgliszcza, ponieważ ten człowiek, Jacek Kuczera, który ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem Ben Luker na Facebooku, który ma serwis Kulturystyka Online, który ma też sklep Kulturystyka Online i chyba forum i ma stronę chyba na Facebooku też Kulturystyka Online. Ten właśnie człowiek niemieckiego pochodzenia, ten Niemiec, no nazywajmy sprawy po imieniu, ten Niemiec, Jacek Kuczera, Kutchera się pisze po niemiecku, on ma dokładnie napisane Jacek Kutchera i obywatelstwo niemieckie. Ten człowiek wykorzystywał młode bikiniary, wykorzystywał seksualnie, obiecując im scenę w Polsce, więc młode polskie dziewczyny wykorzystywał i obiecywał im wygraną na scenie w Polsce. Niestety tak się nie stało wielokrotnie, ale te dziewczyny były zawiedzione tą całą sytuacją. Ale ten Niemiec, ten człowiek niemieckiego pochodzenia je wykorzystywał, wykorzystał bardzo dużo kobiet w ten sposób, młodych dziewczyn, Polek, obiecując im kokosy na wierzbie, a nigdy to nie miało miejsca. Czy gruszki na wierzbie. Ale dążąc dalej ten temat, ten człowiek się kiedyś ze mną skontaktował. Jak ja hejtowałem kulturystów, hejtowałem. Jak ja rozmawiałem o kulturystach, no może w ten sposób, mówmy prawdę, szczerze. No on się ze mną kontaktował przez Messengera, przez Facebook. I ten człowiek parę rzeczy mi takich ciekawych napisał, co teraz wam zdradzę też oczywiście bez żadnego problemu, bo ten człowiek później zaczął mnie hejtować, ale zaraz wam opowiem jak ta sprawa, w ogóle jak to doszło do tego, że jest taki hejt na mnie. A więc ten człowiek poznał później jedną bikiniarę, która miała syna bodajże, już nie powiem wam ile lat miał ten syn, ale miała syna z poprzedniego związku, ponieważ wcześniej była mężatką. Nie powiem wam, jak ona miała na imię, ani na nazwisko, z tego względu, że ktoś na pewno skojarzy, na pewno będzie wiedział Artur Szudorowicz, to jest kulturysta znany w Polsce, który uciekł spod skrzydeł Jacka Kuczery, ukrywającego się pod fałszywym nazwiskiem Ben Luker, a więc tego Niemca. On będzie wiedział, jakie to było imię i nazwisko tej kobiety, ale on z tą kobietą dosyć długo żył, ale nie zadowalał widocznie tej kobiety seksualnie, bądź może ta kobieta, może coś z tą kobietą było nie tak, ale podejrzewam, że coś było tutaj z Jackiem Kuczera nie tak. I kobieta go zdradzała, a więc oszukiwała go ze wcześniejszym partnerem. Kilkakrotnie to miało miejsce i Jacek Kuczera jej cały czas wybaczał, ten właśnie Niemiec, i ona wracała do niego. Prawdopodobnie wybaczał, bo nie było go stać na nic lepszego, tak mi się zdaje, ale nie chcę teraz tu osądzać tak prywatnie ludzi. To jest cały czas ten sam człowiek, Jacek Kuczera, przedstawiciel Body Attack Polska, to jest cały czas ten sam człowiek. Później, jak ta kobieta zostawiła go, no kilkakrotnie go zdradziła z tym swoim, zdradzała i wracała, to było jakieś tam, ona chyba miała Dorota, nie wiem czy miała Dorota, musicie zapytać kogoś, kto siedział bliżej
w tym biznesie tam pod atak, to będzie wiedział, ona często była wystawiana tam na główną stronę tego baneru Kulturystyka Online. Ona tam była na tej głównej stronie. I on z nią troszeczkę żył, ale ona go później zostawiła. On ją bardzo kochał, Jacek Kuczera, bo wybaczał jej te zdrady cały czas, ale ona w końcu go zostawiła. Też Jacek Kuczera pokochał tego jej syna. Tego jej syna, on chyba tam miał 8 lat. Już nie chcę teraz skłamać, ale chyba miał 8 lat. Ale jak go zostawiła, to Jacek Kuczera zaczął mnie hejtować. Zaczął mnie hejtować i zaczął zbierać dookoła siebie śmietankę ludzi z najniższego takiego poziomu społecznego. A więc ludzi, którzy zaczęli mnie pomawiać, atakować moją rodzinę. Nawet namówili kobietę, żeby mnie pomawiała. Ta kobieta... Oni zrobili zbiórkę ostatnio dla tej kobiety na przegraną sprawę sądową. Mówili, że ja wyciągnąłem pieniądze od kobiety, a to prawnik kobiety zaproponował ugodę. A więc prawnik tej kobiety, którą ja posądziłem o to, że po prostu kłamała na mój temat, to prawnik jej zaproponował 2000 zł ugody. Ja się na tą sumę zgodziłem z tego względu, że mam miękkie serce, a to jest kobieta starsza. Ale Jacek Kuczera robił zbiórkę u siebie na Kulturystyce Online. Dlaczego? Ponieważ czuję się winny. Ponieważ wszystkich tych hejterów, którzy mnie teraz hejtują, łącznie z tym nauczycielem, który został ze szkoły wyrzucony za akty pedofilii i pijaństwo, którego tak koledzy tam moi hejterzy popierają, to łącznie z tym gościem to jest wszystko jedna klika. Oni nawet razem whisky piją z tym Niemcem, a więc Przemysław S., który został przeze mnie pozwany, pił z nim whisky. I drugi Piotr S. też, to jest gość, który też mnie hejtuje, używa takiego języka z bagien, można powiedzieć, to on też jest z nim w tej całej klice. No oni się ruszają dookoła tych zgliszczy, a więc ci hejterzy się ruszają dookoła tych zgliszczy body atak, które zostały, bo to już zgliszcza zostały. Jacek Kuczera doprowadził tą firmę do bankructwa, całkowitego bankructwa, nawet chciał tą firmę sprzedać, a sprzedać tą firmę Jarosławowi S., to jest ten Jarosław S., to jest właściciel firmy, która nazywa się, która ma nazwę na literę K. Ma nazwę na literę K i ta firma produkuje suplementy. I on chciał sprzedać tą Kulturystykę Online, ten cały sklep internetowy, chciał sprzedać temu gościowi, temu Jarosławowi, ale ten Jarosław się nie zgodził, no bo to już jest upadłość, no to już po prostu jest bankrut, a więc ten sklep w ogóle nie prosperuje. Tam wszystkie przeterminowane rzeczy kiedyś sprzedawali. Mówię tutaj o body attack. Teraz wyskoczyli z tymi batonikami, ja tam sram, czy jakoś tak się to nazywa. Też lipa totalna, nic tam nie wychodzi. No i on zgromadził sobie takich półgłówków, którzy mnie wyzywają. No, z tego względu, że on ma do mnie, on chyba ma do mnie żal, ten Jacek Kuczera, i on namawia tych półgłówków, których widzicie na YouTube. No, widzieliście jednego, który mnie wcześniej też hejtował. To on ich namawia z tego względu, że on ma do mnie chyba żal, że ja mam szczęśliwą rodzinę. I on ma żal, a on tego nie ma. Ja z tego tak to wywnioskowałem, bo ja kiedyś o tym z nim pisałem, o szczęściu. Ja jestem takim człowiekiem w miarę otwartym. Ale on czuje się winny, bo namówił tą kobietę do gadania pierdół, namówił Przemysława S. do hejtowania mojej osoby. I on czuje się winny i on uzbierał 2000 dla tej kobiety. Ja nie chciałbym tutaj poruszać moich prywatnych spraw. Ja chcę, żeby moje prywatne sprawy rodzinne zostały w mojej rodzinie. I każdy, kto będzie atakował moją rodzinę, spotka się z natychmiastowym oporem. On tej kobiecie dał 2000, ale ja teraz powiem tak. Jacku Kuczera, ty jej musisz dołożyć jeszcze 3000, bo ona dała chyba z 3 koła jeszcze na prawnika. A więc, jeżeli chcesz być w porządku dla tej kobiety, która popaliła mosty do końca życia. Kto wie, o co chodzi, ten wie, o co chodzi. Kobieta spaliła mosty do końca życia. A więc ten człowiek, którego wynajął Jacek Kuczera, którego Jacek Kuczera namówił, a więc ten Niemiec Jacek Kuczera, który namówił tego człowieka, żeby mnie hejtował i namówił też tą kobietę poprzez tego człowieka, to spalił jej mosty do końca życia, to jest raz. Dwa, ta kobieta jest w plecy nie 2000, ale 6000. A więc musicie dla niej jeszcze trochę więcej nazbierać. Ja jestem za tym, żeby jej nazbierać te pieniądze i nazbierajcie dla niej, ale 6000, a nie 2000, bo ona tyle jest w plecy.
On jest w plecy 6 tysięcy. A jest w plecy przez właśnie tego Niemca, Jacka Kuczerę, który do wszystkich namawia, żeby mnie hejtowali. On po prostu się bardzo szybko przykleja i bardzo szybko bierze pod swoje skrzydła, pod te zgliszcza body attack, bo tam zgliszcza zostały. On bierze tych właśnie hejterów. I tak jak wam mówiłem wcześniej, chciał sprzedać sklep Jarosławowi S, który ma firmę na literę K, a kończy się literą D. Chciał sprzedać sklep Jarosławowi, a Jarosław się dorobił. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to Jarosław z firmy, która zaczyna się na literę K, dorobił się na sprzedaży sterydów, a więc handlował, przemycał sterydy z Egiptu do Polski i się dorobił właśnie takim sposobem, przemytem sterydów z Egiptu do Polski. Pan Jarosław S., właściciel firmy na literę K. No i teraz już wiecie tą całą historię. No, to wszystko wychodzi od tego Niemca z kulturystyki online, który nie ma na imię Ben, ani na nazwisko Luker, tylko nazywa się Jacek Kuczera, Kutchera przez TH, a więc Kuczera, niemieckie nazwisko. To jest Niemiec, który wykorzystywał Polki, młode bikiniary Polki i obiecywał im, no, że będą wygrywać te zawody. No, obiecywał im, wiecie, no, złote jabłka, no, ale nie stało się, tak? No i to chyba jest cała historia, którą wam chciałem powiedzieć. Dlaczego akurat jest takie bagno teraz na YouTube odnośnie mojej osoby? Dlaczego mnie tak hejtują? No bo za tym wszystkim stoi Jacek Kuczera, który widocznie mi czegoś zazdrości. Zazdrości mi chyba tego szczęścia, bo mi się wydaje, że on chyba został chyba tylko z dwoma psami. Bo jak tamta kobieta go zostawiła wcześniej, ona miała, nie pamiętam, niech ktoś wie, jak ona miała na imię, to niech powie. Też z tego względu został sam, ponieważ jeszcze zostawił go na dodatek jego kolega Artur Szudorowicz, znany kurczas, którego cały czas oszukiwał, a więc zostawił go Artur Szudorowicz. A więc no z tego względu został chyba sam z tymi pieskami. Próbuje coś tam wskurać, ale ja mogę powiedzieć od razu, tak jakbym miał teraz powiedzieć, to on nie może nic zrobić. On może walczyć z moją rodziną, bo człowiek, który jest słaby, człowiek, który nie może nic zrobić i człowiek, który jest za słaby, żeby zrobić coś mi, bierze się za słabszych, a więc zaczyna atakować moją córkę, oni zaczynają atakować moją córkę, moją żonę, a więc zaczynają atakować moją rodzinę, bo są za słabi na mnie. A więc skupiają się na kimś, kto jest po prostu słabszy. Ale ja wam powiem szczerze, że ja już nie będę z tym nic raczej robił, tylko po prostu im wystawiał świadectwo i jak jeszcze będą podskakiwać, to chyba nagram jeszcze jeden film, ale tutaj już o Jarosławie Surmacz. O Jarosławie Surmacz, właścicielu firmy KFD, bo to by też wszystkich zainteresowało, co mam do powiedzenia na temat Jarosława Surmacz, a więc właściciela sklepu KFD. To wszystko chyba, jeżeli to dobrze było słychać, mam nadzieję, że to dobrze było słychać wszystko, co opowiedziałem. No to weźcie to, możecie to rozpowszechniać, możecie robić co z tym chcecie. Po prostu nagrałem to dla prawdziwych widzów, żeby i dla prawdziwych ludzi, no, dla prawdziwych ludzi, którzy też mają rodziny, którzy mają szczęśliwe rodziny. Bo hejter i tak powie swoje, nie? Co mnie tam hejter? Zresztą ja mnie nie interesuje za bardzo, co myślą o mnie hejterzy. Gdybym ja myślał, co myślą o mnie hejterzy, to prawdopodobnie nie prowadziłbym kanału i nie prowadziłbym tego fanpage'a, ale ani grupy. Ale tak dla prawdziwych widzów. No za tym wszystkim stoi, jeszcze raz powtórzę, Jacek Kuczera, Niemiec, z Body Attack, który trudnił się wcześniej wykorzystywaniem polskich młodych dziewczyn i obiecywał im scenę, wygrywanie na scenie. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało ja wam odpowiem na te pytania, nie ma żadnego problemu. A więc już teraz widzicie, z kim macie do czynienia. I najśmieszniejsze jest to, ja wam powiem, co jest najśmieszniejsze z tego wszystkiego. Najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest to, że te polskie półgłówki, ci, którzy mnie hejtują, przykleili się do niemieckiego tyłka i hejtują polską rodzinę, Polaka. Na razie, cześć, pozdrawiam i do zobaczenia i pozdro dla kumatych.